A dzisiaj msza święta wotywna o Matce Bożej Nieustającej Pomocy koncelebrowana. Księdza prałata Eugeniusza pytałem się, w jakiej intencji odprawy tę mszę świętą. Powiedział, że mojej intencji. Ja tutaj też odprawiam własnej intencji, bo takie jest taka wola jednej z parafianek, która prosiła o taką mszę świętą. Chciałem serdecznie pani Hani podziękować. Ale ja włączam w tę modlitwę dziękczynną, jaką jest Eucharystia, wszystkich, którzy są z 1948 roku, a więc którzy w tym roku już osiągnęli wiek 70, albo też będą mieli za kilka dni, kilkanaście. I tak się składało do niedawna, że miałem od 11 do 15 ludzi znałem, którzy kończyli. No, 11 luty mój kolega, który 15 lat już nie żyje, był proboszczem w Kurowicach. Nagle umarł, zaprosił mnie jeszcze na obiad 11 lutego do restauracji, do Fabianiz. Ja nie lubię restauracji, ale już nie dał za wygrane. Musiałem pojechać. Powiedziałem, że mu odrobię później to, ale niestety już nie zdążyłem, bo 27 lutego umarł. Więc obejmuję modlitwą również i zmarłych, którzy brali udział tutaj w naszych mszach świętych. Ja od 65, teraz 70, po prostu ogłaszam i zapraszam. Zorientowani wiedzą, że to są akurat moje urodziny. Więc, ale mówię, że w intencji wszystkich, którzy w tym roku kończą 70 lat, o Boże, błogosławieństwo dla nich. Nie zapraszałem księży, dlatego że my mamy rocznicę święceń. Ona będzie w czerwcu i też będzie tutaj w naszej parafii obchodzona, więc wtedy będziemy mogli się z nimi tutaj spotkać. No niestety z mojego roku, z 11, 5 już nie żyje. 6, 3 tylko jest czynnymi proboszczami. Ksiądz Andrzej Dąbrowski, proboszcz na Julianowie, ksiądz Edward Wieczorek, świętego Antoniego w Tomaszowie i ja tutaj, świętego Alberta w Łodzi. Niektórzy mówią cieszyć się z tego. Inni mówią, no nie ma z czego się cieszyć, jak już się ma 70 lat. Ale jest za co Panu Bogu dziękować. Jest za co Panu Bogu dziękować. I w tym celu tutaj się spotykamy przede wszystkim, aby dziękować. A przy okazji, jak dziękujemy, to i też i prosimy, bo każdemu z nas potrzebne są Boże łaski, a przede wszystkim zdrowie, bo to warunkuje nasze jakieś działanie i tak dalej. Więc dzisiaj mi ktoś przysłał tego MMS-a, chyba to się tak nazywa, że na starość będziesz robił takie same głupoty, ale wolniej. No więc coś w tym pewno jest. To taka przynajmniej nadzieja, że się głupoty będzie wolniej robiło. Oczywiście można tutaj różne rzeczy wygadywać na temat wieku, starości. Niektórzy mówią, że Panu Bogu się starość nie udała, bo dla wielu jest naprawdę ciężka. Jesteśmy na kolędzie, widzimy tych ludzi. Wcale nie mają dużego wieku, a są schorowani, umęczeni tymi rozmaitymi chorobami. Nieraz po kilka chorób na raz, nie wiadomo, która ważniejsza. Chorują na 3 choroby, a na 4 umierają. Więc, ale tak czy inaczej, to podziękowanie dzisiaj Panu Bogu też i naszym rodzicom tym. Oczywiście tutaj chyba z rodziców naszych już pewno nikt nie żyje.
byłem dzisiaj na cmentarzu u moich rodziców. To też takie moje podziękowanie, jednocześnie refleksja. Jeszcze może jedno dopowiem temat tego przemijania i czasu, jak to popularnie się mówi, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I to jest prawda. Jak poszedłem na pierwszą placówkę, bardzo mile ją wspominam, w Koluszkach była wtedy jedna parafia tylko. Proboszcz miał wtedy 67 lat. Jak przyszła jesień, listopad, grudzień, słota, ciemno, deszcz, to on cały czas płakał, że taka pogoda. Ja mówię, co tej pogody? No przecież to no, pogoda jak pogoda. No jesienią tak to jest, jaka jest. Ale jeszcze drugą miał, taką jak się rozczulił tam przy stole, bardzo był życzliwy dla mnie, mówi, słuchaj, kiedy ten czas przeleciał? Kiedy ten czas przeleciał? Tak się ciągle nad tym zastanawiał. I dzisiaj też każdy z nas, kto kończy 70 lat, czy ma mniej, czy więcej, też to samo pytanie może sobie postawić. Kiedy to wszystko przeleciało? Jak to się stało, że tyle lat za nami? Ale to może byłoby tyle tego wstępu. Już żadnej homilii już tutaj mówił nie będę. Po mszy świętej, ponieważ dzisiaj jest 13 dzień miesiąca, będzie nabożeństwo różańcowe. Od maja do października to jest fatimskie, a więc wystawienie Świętego Sakramentu, a do kwietnia włącznie tutaj od Ambonki różaniec odmówimy wspólnie. Później tam przy wyjściu, nie wiem, czy ministranci wyłożą na stoliku, tam będą cukierki, jakieś wafelki. To jako poczęstunek, po, to już od razu mówię teraz, żeby już w trakcie mszy świętej o tym nie mówić. Módlmy się za wszystkich urodzonych w 1948 roku, a szczególnie za obecnego wśród nas księdza proboszcza, aby dobry Bóg pozwolił każdego dnia doświadczać swojej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy pobożnie przyjmowali chleb, który z nieba stąpił. Ciebie prosimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przybyli na tę mszę świętą, aby i jubilaci, a także i inni,
którzy czuli taką potrzebę modlitwy za tych, którzy w tym roku kończą 70 lat. Serdeczne Bóg zapłać im za to wszystkim. Bóg zapłać chórowi, Bóg zapłać panu Darkowi Stachurze za ten piękny jego śpiew. On tu wpada co jakiś czas w naszej parafii. Mamy możliwość go posłuchać. Dzisiaj mu za to serdecznie dziękuję. Dziękuję ministrantom liturgicznej służbie ołtarza, juniorom, seniorom włączającym się w modlitwę różańcową, bo to tak na pielgrzymce właśnie robimy, że szczególne osoby się włączają. Tutaj pani Elżbieta Wiśniewska była i Marcin też pielgrzym. Jeszcze liczyłem na Edzia Banasika, ale się nie zgłosił. Także serdeczne Bóg zapłać za to dzisiejsze spotkanie na Eucharystii, która jest z natury swojej dziękczynieniem i na modlitwie różańcowej ku czci Matki Bożej, bo jutro zaczynamy taki ostry czas postu. Spanie głów popiołem będzie oznaczało pokutę 40-dniową. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim i teraz pieśń na zakończenie. Maryjo, żeśmy grzeszni, że pokuty trzeba nam, ale bez pomocy Twojej grzeszny człowiek zginie sam. Więc podajesz nam różaniec, byśmy z grzechu mogli wstać i w modlitwie różańcowej z Tobą w łasce mogli trwać. O Królowo Różańca Świętego, tak ukochać modlitwę nam daj, by płynęła z drewnianych paciorków Twoja łaska na polski nasz.
nasz kraj, a królowa Różańca Świętego tak ukochać modlitwę nam daj, by płynęła z drewnianych paciorków Twoja łaska na polski nasz kraj. Yeah.
Sam.